Przerwie, witam ponownie. To zjułeś? Amice. Ten sam gatunek trawy. To co, dobudowali te budy tylko, czy... Nie, bo raczej... Tam to dobudowali, tam kiedyś łup taki był. Tutaj parę taki trybunek śmiać. Tu było parę krzyżów z tej strony. Tutaj, nie? To są wszystko nowe. Nie, teraz to... Lepszą murawę mamy. Murawę na ekstraklasę. To jest loża VIP. Loża VIP. Jakiś budyneczek taki. Nie? Był. Co za, podobnie do Łęcznej stadionu, co? Ten sam typ. Podoba się fajnie, bo widzisz, że tu jest przestrzeń. Już się ukrywa. Co? Już się ukrywa przed kamerą. Ja? No. Bo ja nie jestem fotogeniczny. Stary przyjaciel z Opola, Mateusz Marzec. Się spotykamy tylko na wyjazdach. Co? Wszystko, co się nadaje do publikacji. To już nic ci nie powiem. Z organizacją dzisiejszego meczu. Szczególnie witam dwóch gości. Mateusz Czarnacki. Cześć Mateusz. Mateusz. Mama Mamczyn Żywy. I Luka Sasa. Żołnierze wygrali się u nas w Europie. Ja życzę po kolegom z drużyny Czesławiną powiem, że Mateusz Czarnacki. 4 wygrali się. 9-4. 12-4. 8-4. A Rafał nie był na fali. Nie mogę powiedzieć, że to robi to. Lukasz natomiast 1 sezon, 33 mecze, bez gola, 10 kart. Dzięki panu. Pogramy mocno. Nie chciał nikt ze mną jechać. Tak? No. Nie chowaj się pod drzewami. Lepiej, to myślałeś. To ładnie jest do pozycji. Ja nie mówię, że musi bić kurwa 2 metry. W okiem to nie uderzy kurwa. Tak jak podaję, gdzieś to w ogóle się prosił, żeby po ziemi uderzył kurwa. A ty czekasz na metę? Cześć, Beko. Gdzie nie ten, to jesteś ty, kurwa, co? Daniel! Zdjęcie musimy zrobić. Witam trenera Gansu Dziękawic. Cześć, cześć.
Grupa Krzyżyna z Bałmatą wykona dwa układy taneczne do Państwa. Łukasz Kubań, proszę odpowiedzieć o tej sytuacji z czerwoną kartką. Jak to z Pana punktu widzenia wyglądało? Zasłużona ta kartka? Co tam się wydarzyło? Pan sędzia zdecydował tak, jak zdecydował, ale myślę, że mój pierwszy faul na boisku i od razu czerwona. Aż tyle agresywnie tam chyba nie szedłem, no ale pan sędzia zdecydował tak, jak zdecydował. No. Ale myślę, że czerwona kartka na pewno nie.